Marta Garbatowska, witam w przystanku Wakacje. Prawda, że Kościelski Rynek wygląda przepięknie skąpany w letnim słońcu. Polecam się tu pojawić, ale oczywiście na początek polecam zobaczyć nasz program, w którym przygotowaliśmy między innymi spotkanie z artystą rzeźbiarzem z Wzycki-Szewskich. I to są moje rekonstrukcje, tak jakby to widział, nie to moje życie, to jest historia. Sportowe emocje podczas meczu na Wejherowskim Wzgórzu Wolności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że dobrze, że zawodnicy będą przygotowani pod względem motorycznym, pod względem taktycznym. Jak być mądrym przed szkodą, czyli poradnik wakacyjny. Spotykamy się dziś z kolejnym kaszubskim artystą. Pan Antoni Jaszewski opowiedział nam o swojej niezwykłej pasji, jaką jest rzeźbiarstwo. Zaprezentował rzeźby ze swojej kolekcji ludowej i sakralnej oraz zdradził tajniki swojej sztuki. Rzeźbiarstwo ludowe jest w dzisiejszych czasach sztuką niestety zapomnianą. Zajmują się nią osoby nieliczne. Niewątpliwie do tych osób należy pan Antoni Jaszewski z Wzycki-Szewskich, który mimo ukończonych 86 lat zaskoczył nas w swojej pokaźnej kolekcji rzeźb ludowych swoją oryginalnością i pomysłowością. Dziś my sobie śmietnik, bo ty wyszukać im się obój Buksze i tak samo. Wszędzie tego. A tam wtedy nie było. Buksze było, przybyli łata na łacie, ty co doma, nie? To tak była bida. A dziś jadę do kościelny, tu to nasze szosu jadą. I patrzę na łopki, bo jak moje buksy. Ty się mam na szosa pieniędzy, a nie miał na buksy. To jest śmiechu burta, nie? No bo tak na to patrzę, jak jadę. Mało jeździ, ale jadę tymi buksami do kościelny. I to ten szewiec mnie te buty muszą zrobić. No wszystkim robię, nie? Ale łącznie i rybakom, bo tu z tych jezora tylko ludzie żyli i tak dalej, ale trzeba mieć sprzęt, weź sieci się trochę tam, jakiś tam uplot, nie, rybowo pełny, nie jak dzisiaj, dziś nie ma już pusto i tak dalej. No i trzeba mieć buty, i buty ze skóry unero, to bo skórzy, nie bo gumowych, tak jak dzisiaj są gumowi, ale przez to byli zdrowi, bo on mógł cały dzień mi chodzić, to go roi, a dziś u gumowych to on razem nie pokrącą, nie, jak to mówię, nie, nie. I tymi mnie robią. I teraz jak już się dowody, to im obgęty, nie? A tam jest no podsumno. No i to są te moje tu, jako mówiąc, ryby. Przewiec pin, by tu jeszcze jego naturalnie szydło. Który no wykonywał to ręcznie. Proszę bardzo, tu pin, tu był taki mały szydło. Wszystko drewno i gwoździ byś. To by pinki tak na to nazywa, nie? I tu się to rozkręca, tu się wtłoczy, nasi się dłuższy. I to wszystko ręcznie. Jeszcze była brano od dzika, tak szersz, Szczecina, to u nas wiecie, mu taki, to się wyrywał, to się wcebrali i to wkręcili do tego, co tam przez te dziurki przechodzą dobrze, nie? O, i tu jego młotek, jak u mnie młotek, proszę sobie popatrzeć. To jest szewiecki młotek, nie? Tak on wygląda. I teraz prawie sztanca, te długi buty obginął, takie krótkie to napaskuje tam przytrzymywał. Tu na tej skrzyni on siedzi, tu są wszystkie przybory. Siedła, dratew i tak dalej, co tam tylko by, kopyta i tak dalej, nie? No i uśmiechnięty prawie tym gwóźdźem, jak on patrzy w tym kierunku, nie? Tym młotkiem, ale mu tam siedło go, nie? I jak była to bryła, tak się to wyobrazić, ile to pracy, nie? Taka bryła, że na niczym nie pomylić, bo i wokół nic. I to była moja sprawa ludowa. To był teraz, jak mówię, trzewiec, ale był inny ludowy. Weźmy tu co pokażę, nie? Nie? O, ten rybak. Swają. Za tym dostałem nagrodę. To było za Kumana jeszcze, nie? Dom Kultury w Gdańsku. Też jaki cień, bo sieć to wiosło. I buty już podsunięty. Sofałdowali. O, tam już kiedy jest chyba, nie? Jak sofałdowali. Ja już wszystko tak. A ten mu jeszcze ich nie podsunięty. I to były takie moje sprawy, i nagrodów, i nagrodów, a tu się ci ludowi, nie? O. Dziś są maszyny, w ogóle wszystko. Ja muszę żyto kosu sześć, ja mówię, ma 12 lat, tatki, tato. Grabili ją i tak dalej, cepem, żeby jeszcze mucu i tak dalej. A dziś kombajn idzie, wszystko już się idzie.
i no prawie wysypuje, nie? To było nasze życie. No oni byli zadowoleni. I to było szanie. Płachta była. W łóżku, żeby spali w łóżku, to nazywało się wiero. Bo rozsywali na trzech sztuk nas spało. W tym łóżku nie słaba luzem. I no taką płachta była. Jakby się tam kopali, tam w sumie leżeli, nie? Całkiem zagrzebani. I ten tatek chcą szuc, to żyto, mówią, a ta płachta jutro z łóżka wezmę, musiał jutro żyto poszedł, nie? To nie od tym, jak to zrobił, nie? Tak mówię, tu był zabił ta płachta. On tu będzie z przodu. O, tu jest rybak z przodu. Ten szewca, co to żyto są. Aha. Tak on mówi, bo ja też to żyto są. Pamiętam to. I to trzeba było wiedzieć, gdzie są maszyna się układuje, a wtedy w palcach co odbyczycie. A przez 5 palców, a przez 4 palce, żeby to ładnie się rozdzielić, ziemia słabszy, to więcej rzuca z tego ziarna, to przez 3 palce, a to przez 5. To była maszyna w rękach. I my żyli. I żyli. To jest ten, taką wygląd. Nasza płachta są najspani. I teraz mamka jeszcze miała do taty tam swoje pretensje. Ziemia tam knopą wyprała, kijanku trzeba pranie, było kijanku. I teraz im ja wywlecie z łóżka i ona nie będzie tak już tak powiem, muszę znowu ja prać. No było dobrze, że prała, bo były pły, to i pły potłukła. A jak nas pły pogryzły, to by tak było wszędzie tych pły, bo teraz chemika nie było, to było diabelskie. A dzieci, mój tam się nie warta, to będzie ta zdrowsza, bo te pły ta licho krew wypiją. I tu. W taką nicka niby, na to mówili kopunka, dubanka. Nie? To było kluski kulenie, dzieci krzywej kąpiel, akurat dziecko, Wojtka kąpiel, nie? Ława, tu będzie bo jest sklepkowa, a tu jest dubanka. A już jest sklepka, nie? Też tak, to jest, o, stara mama spracowano, nie? A to już to robił. Tak, jak to życie widzę, tak to się otworzył. Tak i stąd, nic inaczej. To jest taka później. O, tu teraz, ale... Dziś są je młotów do kupienia, tam coś grosze kosztuje, nie? Izba, żeby wynieść. To było tylko trzeba z chrustu zrobić miotła, chrusto zimu, jak listów nie miał, a tak to z wrzosu, wrzos się zawsze. I te reszta dzieci, bo już nie mu miotu, i ta miota, że muszą zrobić, nie wejść te chrusty. Mama tutaj ta kuchutka zawinęła i ta izba sprzątu. A na podłoga, mówili, podłoga to była z dylu, deski to dyle. A ja pamiętam takie miotły jeszcze, u dziadków były. No, no. No, czarownice na nich lotały. No to tak. Jo, ja widzę, jak lotały. Cześć te diabli. Tu teraz są wiadra. Metalowia, teraz już plastikowy, lepiej. A wtedy były wiadra z drewna, z klepków. Bo tam te klepki, nie? I to byli takie bedne, że co to robią? Wszyscy nie mogli zrobić. No, trzeba mieć smykałka, żeby zrobić, nie? I teraz taka frania idzie prawie za wodą, nie? Bo szuindy to są nosidła. No. I to w koreczkach by tam idzie, nie? Wszystko zawiązano, spracowano, 8 sztuk dzieci obrobić jeszcze, to przygotować i tak dalej, dalej. I jeszcze, ja taką woda, że w luk, gdzie, bo mam lista zawodu, żeby się gębą umyli, bo tu wcale już nie miałem wiadrze nic. A to wiadra, taką susza, to u góry rozeszło, a to było trzeba wyjść za tą wodę, bo do jezora czy gdzieś tam, nie, bo tych jak dziś są, nie. No i wtedy ją poszedł, a tu wiadra będzie diabelnie ciężki, bo to samo drewno ważyło. No i oida. A to mnie tu wszystko poła wysikało. Ale że się przyniósł. Teraz ani gambów nie umije ta. No ja się myli. I 8 sztuk z jednej miski z tej wody się myli. A ja tam mama ona się czorną. Ale ona mokro to się jeszcze umijesz. To była mokro, nie? I się nic tu nie stało. A dziś się pudrują, cudują i to i tamto, nie? Takie było życie. A tu idzie taki dziadek, bo tu to było ten żebrak. Ona idzie z wodu i obok do nic dołączył ten żebrak. Chodzili przed wojną, już ich pamiętam, nie? Od chałupy do biedaki, żebraki. To prosili do tego domu, tu, jak niby przyszli do mamy, za duszę tego domu z ojcem naszym. Mamy, ty się już nie mógł co dać, mówią mu, masz tu gdzieś, co te chłopi, tam innych, co mają wianci tam, może lepsi góry jedni i tak dalej. No to choć jedno jaje musiał mu się dać. I drzwi się nie zamykały. I teraz tego nie ma. No różnie to. Ludzie ich pamiętają tych żebraków. I ten żebrak. Tu mu bojtel w ręce, kij, nie ogolony, nie. I tu z nią zagaduje.
Mówi, słuchaj, mówię, ja tam do ciebie przyjdę, może tam coś mnie doszło. A no iść ja dziadu, tam nie umiem no sensu, nie, ja to był taki. Taki może, tak to widzę. Tak już żył, nie? I teraz ten tatek, tatuś szła po ta woda, a Frania mówi, słuchaj, ty Franek, ale drewków na dnie, bo chciała im obrót ugotować, nie? I teraz klocek wej, jaki mu wąsus, a sykaretnie te drewko, na tym dużym klocku, tak to też są. No mówił, bo mama dziecko obrót ugotowali, u ci nie mam drewków. I z Franek ty, i z Bronek ty, nie, ja nie idę. No to nie będzie żernych, jak nie pójdzie tam. Tak to była prawda, nie? I trzeba było się radzić. Tak to wyglądało, to są te ludowi. To są te ludowi. I dalsza sprawa. O, tutaj jest balika. To już była balika sklepków, nie? Ława. I tu tarko już pierze. Tam była ta kijenka. Tak, tak. A tu już jest ta tarka. Spracowana kobieta, gamba aż wykrzywiona. Zmęczona. I zmęczona. I tam żuchu, żuchu, poko, żuchu. Ale musiała mieć siły, nie? A, miała, musiała mieć, żeby tyle opras, nie? I tak dalej. To na to mówili rywka, a ten mówił tarka. Tak. Bo to była rywka do ogólnie frywkowań, do plusków i do prędu była rywka. To było wszystko rywka. Idą. A to już był bogatszy człowiek, co już to posudu, bo pierwszy tego nie mieli za co kupić, to tylko ta kijenka. Aha. A my się czasem tak bawili przy tej kijence, bo była już i te studnia tam, nie? A ta kijenka leżała i tam uderzyli, temy to kijenko dostali. To by ją zniszczyli. To tak rób ta ziemia, no, a jutro ma kijenka, bo ona chce do pracy. Był taki tam redaktor, czy tam potem na Ukleski się nazywał, nie? I tu nie odkrył do tego Ludowi, to jeszcze Ludowi, tylko nie wiem, tysiąc lat temu, nie? I on by tu prawie rzeźbia, nie? By taki jagnioczek i tego. I zrekonstruował dzidzie, by tu motel już w tych czasach, raczej skansen, tu jest motel, tu jest horyzont naszego jeziora. I to było w kiosku, nasz, on na tym dobrze zarobił, na tym moim. To poszło jak Bóg, już to mnie tylko kilka sztuk kupił i to wszystko było wieki. Już nie było. A tu, niedaleko sąsiadka, się nazywa taką kasza, tu są budynki wybudowy, nie? I tam sobie chowała owce i gęsi i tak wszystko, nie? I do lasa to ta, taczku to na to mówię kara, my mówimy kara. I Pumych jechała i się kariły terowej drew. Tak już to zrobił, to i pokurzył. Tak na wygląd, jak w którym tu przewiązano, nie? Ja, to się ziemnie tam obraża. A do 100 lat żyła. Ta się w ogóle nie miała. Bo jak ona miała tutaj suknię dotąd, to była taka skarpeta. A jak osiem objął, ja miała kaszę ci temu zakopianki. No bo ciepło było, to jest zdejm. Ty mnie byś się ziemię posmiewał. Ja, że się obraża na mnie, nie? I tego tak, a jaki to był kloc, weźmy tak. To było wszystko praca. I to są moje rekonstrukcje, tak jak to widział, nie? To moje życie, ta historia. Tak, tak. I te rycynowi rzeźbiarze taki obecni, co oni tam wiedzą, o jakiej historii, tylko teraz nie szło, nie? Komputera to nie ma co rzeźbić. No po co? Nie, tego nie robię. O, tutaj ją rzeźbił jedni pani z Gdańska, no niby Niemka, Geborin, ona urodzona w Gdańsku i w tej chwili ona powódź do w Hamburgu mieszkała i się tu u mnie dowiedziała i chciała mieć bild to obraz. Moje langi gasy, tam ona chodzała kirszy, to była po niemiecku, wszystko rozumiem. No, langi gasy, to była ulica, im kirszy i chciała mieć ten bild, ale to duży format, tak jak ten telewizor. I takiego zdjęcia, my tu te zdjęcia, my takie tam jeteli. Coś z tego muszę mieć, czy to gdzieś było. No tak on wyglądał, nie? To ja robił pół roku. Pół roku pan to pół roku, zajmował? Pół roku. Ale mi dobrze zapłacił, bo tu przyjechali po to, nie? Ja to był w markach, były peweksy, pół litra kosztowało marka. A ja za taki dosyć dużo za to zapłacił. A tutaj ten prawie kaszurek z rybami, tu rybów pełno, zima, aż tak gniemu coś szczonek, bo ja się ugęcję. Tyle rybów on nabrał, nie? Też kapelusz jego i te buty podsunięte, fałdowane, o, tak wyglądają. A tu jest ta żebraczka pojedynczo, nie? Sama. Jest, to, tam był żebrak, a tu jest kobieta z żebraczka. Też
bo i kobiety chodzą i chłopy, nie? I teraz tu idzie, sznurem przewiązany, kawał kija, tu mu czy tam laski, tu kuchy, nie? I worek na plecach uskodziany i idzie od szydowszy i tu prosi. To. Tu jest znów powtarzanie, idzie ta z tą wodą, a Franek tych szybko drewków na tym, te drewka tnie. A tu jest uczewiec, ale trzeba jeszcze ucznia. I tu jest uczeń. Siedzi też na tej skrzyni i prawie ta, na to mówię, zolówka. Odrywo i będzie już nowo reperował, bo ten tam młotek, co już pinkuje, a ten tu no odrywo, nie? To jest uczeń. Berece. Beret nie jest taki uśmiechnięty jak tamty. No właśnie. bo ten muszę za tego grosza robić mu, bo się uczą. I teraz znowu tu przyjechali z muzeum, skazuje, że nad Wisłą, nie ta Żyda, Chrystus wej, taki skajdenowany, nie? Łańcuch drewna, wszystko drewna i siedzi tego i tu prawie rzeźbie. I tutaj taki piesek, no nie, tu mój co przyszedł, prawie susny, nie? No i to wykupili do Muzeum Kazimierza nad Wisłą. Mhm. Tego Chrystusa i tu tego, nie? Tam to je. Wraz z początkiem sierpnia na Wzgórzu Wolności w Wejherowie odbył się pierwszy mecz w tym sezonie. Drużyna Gry w Wejherowo zagrała z piłkarzami z Legionowa. Na meczu nie zabrakło oczywiście emocji, a jak przebiegało rozpoczęcie, zobaczcie sami. W trakcie przygotowań do pierwszego meczu Gryfa w tym sezonie. Jak wyglądają przygotowania? Przygotowania wyglądają, jak widać, intensywną parą. Wszyscy pracują od 7, nawet od wcześniejszych godzin do nawet 20, 21 godziny. Jak się pan czuje w roli prezesa Gryfa? W roli prezesa Gryfa? Jestem z Gryfem od samego początku, tylko nie byłem po prostu bliżej tutaj, bliżej zarządu. I jak się czuję? Czuję się wspaniale. Najmilej wspominam to, że udało nam się uzyskać porozumienie z miastem, z urzędami, z powiatem. Z powiatem był zawsze, ale teraz jest wspólne porozumienie, tak można powiedzieć. Satysfakcjonuje zwycięstwo i tylko jedno, drugie i następne. Po prostu gramy po to, żeby wygrać. Wejherowu należy się pierwsza liga. Przede wszystkim należy się temu miastu pierwsza liga. To jest miejsce, które powinno mieć Wejherowo. Rywale są w tej chwili, jest taka sytuacja, że nikt nie zna prawie nikogo. No, są duże zmiany, tu z Limonowem jest po prostu 3/4 drużyny jest wymienionych. Jest bardzo, będą bardzo silne drużyny. Jak Państwo wiecie, to jest tylko jedna grupa na całą Polskę. Także wszyscy mają szansę. Jesteśmy pełni optymizmu. Jestem pełen podziwu dla ich pracy. Naprawdę grają intensywnie, szybko. Mieliśmy bardzo mało czasu, bo tu jednak te testy przebiegały bardzo szybko, bo bardzo, bardzo mało czasu na to mieliśmy. Ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Dadzą radę. Dadzą radę, muszą. Szczerze powiem, że już się wszyscy nie możemy tego meczu doczekać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że dobrze, że zawodnicy będą przygotowani pod względem motorycznym, pod względem taktycznym i sprostają zadaniu, jakim jest druga liga. Widać, że jest dobra atmosfera w zespole i ciężko pracują na to, żeby grać w pierwszej jedenastce. Zobaczymy, jak to mówię, jak to wszystko liga zweryfikuje i zobaczymy, jak zagramy w tym pierwszym meczu. Jak czuje się pan jako młody trener?
Czuję się dobrze, tak jak od początku. Cały czas ciężko pracuję każdego dnia z zespołem, żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki. No, na razie to wszystko się udaje, ale mówię, zobaczymy, jest nowy sezon, nowe wyzwania, wyższa liga i sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. A czy jest już jakiś zawodnik, w którym pokłada pan największe nadzieje? Pokładam nadzieję we wszystkich zawodnikach. Każdy będzie ważny, każdy zawodnik będzie się liczył. Każdy dostanie, jestem przekonany, każdy dostanie swoje minuty na to, żeby się pokazać w tej lidze. I liczę na wszystkich tak naprawdę. Mam taką nadzieję, że nie będzie tutaj jakichś takich gwiazdeczek, tylko gwiazdą będzie zespół i to będzie, myślę, klucz do zwycięstwa. Znajdujemy się na stadionie Gryfa. Przed nami pierwszy mecz tego sezonu. Gryf Wejherowo zagra z drużyną z Legionowa. Jak będzie przebiegał mecz, jaki będzie wynik, zobaczcie sami. Znajdujemy się na pierwszym meczu tego sezonu. Dokładnie. Jak humor przed meczem? Doskonale. Jestem pewna, że mecz będzie udany. Słońce wyszło, a więc jest to dobra prognoza. Trzymamy kciuki. Uważa pani, że drużyna jest dobrze przygotowana do tego pierwszego meczu? Drużyna jest bardzo dobrze przygotowana i dobrze zmotywowana, a my będziemy gorąco kibicować. Tego sezonu. Jak ocenia pan pracę naszych zawodników? Oczywiście to jest inaugurujący mecz i widać, że są troszeczkę zestresowani, jednak z przebiegiem meczu liczę na to, że dowieziemy 3 punkty, bo uważam, że grając z przewagą jednego zawodnika, myślę, że gdzieś tam uda nam się strzelić tą bramkę. Na pewno jest to pierwszy mecz w drugiej lidze po roku czasu. Gdzieś chłopacy są spięci, co widać w pierwszej połowie było. No, miejmy nadzieję jednak, że wygramy ten mecz i zainkasujemy 3 punkty, bo oczywiście specjalnie dla naszych kibiców, bo przyszło ich naprawdę mnóstwo i miejmy nadzieję, że wygramy. Szukasz profesjonalnych usług kosmetycznych? Z myślą o najbardziej wymagających klientach powstał w Kościerzynie salon kosmetyczny Instytut Urody przy ulicy Rzemieślniczej 19. Tu znajdziesz pełen wachlarz zabiegów kosmetycznych twarzy i całego ciała. Instytut Urody wyposażony jest w najlepszej jakości sprzęt do wykonywania zabiegów specjalistycznych.
Salon oferuje też niezwykle skuteczne terapie na przebarwienia, trądzik, naczynka, obłosienie oraz fotostarzenie. Ponadto pełna gama zabiegów przeciwzmarszczkowych, antycelulitowych i wyszczuplających. Wszystko w dyskretnej i komfortowej atmosferze. Wizyta w Instytucie Urody na Deptaku przy ulicy Rzemieślniczej 19 to gwarancja nie tylko profesjonalnie wykonanego zabiegu, ale też relaksu i odprężenia. Zajazd nad Stawem zaprasza do nowo otwartej rybaczówki nad jeziorem. U nas możesz urządzić kameralną imprezę rodzinną, spotkanie firmowe lub szkoleniowe. Obiekt posiada strefę spa, a w niej saunę i jacuzzi oraz plac zabaw dla najmłodszych. Oferujemy wspaniały relaks podczas łowienia ryb z brzegu lub łodzi, ciągnięcia sieci oraz łowienia raków. Chętnym zapewniamy możliwość korzystania ze sprzętu pływającego. Odwiedź nas i spróbuj pysznych dań rybnych oraz mięsnych, a także wyśmienitych deserów. Nasze czyste jezioro posiada wspaniałe warunki do nurkowania. Serdecznie zapraszamy. Chcesz zdobyć zawód i dobrą pracę? Podejmij naukę w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Szkole Medycznej w Kościerzynie skierowanej do osób dorosłych z wykształceniem średnim. Nie wymagamy matury. Kształcimy bezpłatnie. Nauka odbywa się w weekendy. Zajęcia praktyczne realizowane są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, akwacentrum oraz kościerskim szpitalu. Prowadzimy agencję pracy. Pośredniczymy w zatrudnieniu naszych absolwentów w kraju i za granicą. Rekrutacja trwa. Złóż dokumenty w sekretariacie szkoły w budynku budowlanki przy ulicy Wybickiego 1 lub zapisz się online. Odwiedź nas na naszej stronie www.szkolemedyczne.eu. Dobry zawód, pewna praca. Zapraszamy do United Chicken, pierwszej takiej restauracji w Kościerzynie. Oferujemy bogaty wybór dań, kanapek z kurczaka oraz strefę kafe, gdzie serwujemy ciasto oraz lody i szejki. Tylko u nas kupisz jedzenie na drive, nie wysiadając z samochodu. Od 7 do 9 kawa do zamówienia gratis. Oferujemy dowóz zakupionych produktów oraz ogródek gastronomiczny. Dla najmłodszych oferujemy plac zabaw, gdzie można zorganizować wspaniałe urodzinki dla swojego dziecka. Zapraszamy do Muzeum Amerykańskiej Motoryzacji. Zobacz klasyczne amerykańskie krążowniki szos na parkingu podziemnym w United Chicken. Nasza restauracja otwarta jest 7 dni w tygodniu, od 7 do 23. Strefa Drive czynna jest aż do północy. Uwaga! Z biletem kinowym otrzymasz w naszej restauracji aż 10% rabat. Biuro Rachunkowe Danuta Romińska oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, ewidencja VAT, ewidencja przychodów, rozliczenia ZUS, zakładanie i likwidacja firmy, wnioski kredytowe, zeznania i deklaracje podatkowe, kontrola podatkowa, audyt. To tu znajdziesz to wszystko w jednym miejscu. Doradca podatkowy, Biuro Rachunkowe Danuta Romińska. Ulica 8 Marca 31/6 w Kościerzynie. Telefon 58 686 23 73 lub 609 560. 4373. Artykuły spożywcze i przemysłowe, bogactwo słodyczy i przetworów, działy z prasą i artykułami chemicznymi, świeże mięso i owoce, miła obsługa i przystępne ceny. Społem. Tu znajdziesz wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy do naszych sklepów na terenie całej Kościerzyny. W tym tygodniu w promocji. Od maja wszystkie miejsca parkingowe wokół Kościerskiego Szpitala są płatne. Wywołało to sporo kontrowersji, a teraz pojawia się kolejny problem. Mowa o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które nie muszą płacić za parkowanie przy szpitalach i przychodniach. Czy na pewno? Do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec naszego miasta, który przyjechał do szpitala z niepełnosprawną żoną poruszającą się na wózku. Niestety pod lecznicą zabrakło miejsc dla niepełnosprawnych. Tu zaczęły się problemy. Udałem się do biura parkingowego. Przekazałem informację, że mam taką osobę niepełnosprawną, żeby przymrużyli oko, obok zaparkuję, wysadzę żonę.
udamy się do lekarza i żeby załatwić swoje sprawy. Pani powiedziała, że muszę wnieść jednak te opłaty. Kościerzynianin postanowił zaparkować na z trudem wyszukanym miejscu z poziomym znakiem osoby niepełnosprawnej. Po 30 minutach nasz rozmówca wrócił z żoną z wizyty lekarskiej i znalazł za wycieraczką informację o nałożeniu 30 zł kary plus opłaty za parkowanie. Z tym, że na samym tym parkingu lekko zamazany, ale był znak dla niepełnosprawnych, poziomy znak. I na tym znaku zaparkowałem. Dla mnie było to wiarygodne. Po tym wszystkim, z tym niby mandatem, udałem się do biura parkingowego. Tam powiedzieli, że muszę płacić. Wskazali mi kierownika, który niespecjalnie chciał ze mną rozmawiać. Spotkamy się w drodze sądowej. Przyjdzie wezwanie do sądu. Kto w tej sytuacji ma rację? Czy miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej może być oznaczone wyłącznie znakami poziomymi? Zapytaliśmy o to naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Kościerskiej Policji. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że jest znak poziomy, miejsce, mówiąc skrótowo, dla inwalidy, nie ma znaku pionowego, no to trzeba stosować się do tego znaku, znak obowiązuje. Co więcej, to zarządca parkingu powinien dbać o czytelność oznakowania. Nasz rozmówca nie powinien zatem zostać ukarany. Poprosiłem państwa z telewizji kablowej o pomoc w tej sprawie, tylko dlatego, że tam inne osoby przyjeżdżają, i starsi, i inwalidzi, żeby zwiększyć tą ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a jeżeli miejsca są zajęte, żeby jednak dać im możliwość parkowania w innym miejscu darmo. W sprawie funkcjonowania parkingu i respektowania na nim przepisów próbowaliśmy skontaktować się ze szpitalem specjalistycznym. Niestety jedyna informacja, jaką otrzymaliśmy, brzmiała następująco. Uprawnionym przez prezesa do udzielania informacji na niżej wymienione pytania jest dyrektor do spraw administracyjno-eksploatacyjnych, który aktualnie przebywa na urlopie do dnia 17 sierpnia. Dlatego też proszę o kontakt po upływie tego terminu. Do sprawy z pewnością więc wrócimy za 2 tygodnie. Tymczasem czekamy na opinię naszych widzów, jak sprawdza się nowy system parkowania przy Kościerskim Szpitalu. Zapraszamy do dyskusji na stronie kościerzyna24.info. Zakład Usług Komunalnych z Wejherowa będzie w naszym mieście odbierał odpady przez najbliższe 3 lata. Władze miasta podpisały umowę z ZUK-iem, który wygrał ostatni przetarg w sprawie odbioru śmieci od mieszkańców grodu Wejhera. Ta umowa obejmuje całość zagospodarowania i odbioru odpadów, 100% odpadów od mieszkańców gminy miasta Wejherowo. A więc wszystkie wytworzone odpady, zarówno te zebrane przy domowych pergolach, czy te dostarczone do PSZOK-u, który naprawdę dobrze działa. Te wszystkie odpady my musimy odebrać, zagospodarować, czy sprzedać te, które się da sprzedać, jak na przykład makulaturę, a pozostałe wywieźć do zakładu utylizacji odpadów, czyli do RIPOK-u Eko Dolina. Na konkurs ogłoszony przez miasto wpłynęły 2 oferty. Jedna z konsorcjum kilku firm, a druga właśnie z ZUK-u. Oferta Zakładu Usług Komunalnych okazała się tańsza o kwotę ponad 250 tysięcy złotych. Podpisana umowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i opiewa na kwotę 17 352 tysiące złotych. Wszystkie relacje rynkowe powodują, że to, co wybieramy, jest najtańsze. Tutaj głównym elementem była kwota, w związku z tym firma, która została wybrana, złożyła najtańszą ofertę. Myślę, że to jest też istotne dla mieszkańców, bo oni też chcą, żeby było w miarę tanio. O wysokości stawek zadecyduje Rada Miasta, rozważając różne możliwości naliczania kosztów od osoby, od gospodarstwa, od ilości zużytej wody bądź od powierzchni mieszkania. Przypomnijmy, że obecnie obowiązują stawki naliczane od ilości osób w gospodarstwie domowym. Dzięki wygranej ZUK-u w przetargu pracownicy firmy komunalnej mają zagwarantowane prace na okres najbliższych 3 lat. W pierwszą sobotę sierpnia odbył się wejherowski maraton zumby. W maratonie uczestniczyło ponad 100 osób, przede wszystkim pań, choć było też kilku panów. Przez 2 godziny tłum tańczących osób dawał z siebie wszystko w popularnym tańcu, który łączy elementy tańców latynoskich oraz fitnessu, czyli w zumbie. Jest 2 instruktorów, akurat w tym przypadku jest 2 instruktorów. Zmieniamy się co 3-4 piosenki, więc jest trochę ciekawiej i tym samym bardziej podkręcamy tempo. Świetna muzyka, aktywność, dobry humor, energia oraz wyjątkowa sceneria na świeżym powietrzu w Wejherowskim Parku, a do tego wspaniała pogoda. Nic zatem dziwnego, że maraton spotkał się z ogromnym powodzeniem. Organizatorem maratonu było miasto Wejherowo oraz klub Tiger Gym Wejherowo.
ciągu kilku ostatnich dni w okolicach Kościerzyny spłonęły aż dwa pojazdy. W poniedziałek 3 sierpnia około południa do Kościerskiej Komendy Straży Pożarnej dotarło zgłoszenie o pożarze samochodu w Szarlocie. Na miejscu okazało się, że płonął samochód osobowy marki Audi. Ogień objął komorę silnika. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Kierujący był przy pojeździe, ale na szczęście jemu ani żadnej innej osobie nic się nie stało. Spora część samochodu spaliła się jednak doszczętnie. Akcja, w której brał udział jeden samochód JRG, trwała około 45 minut. Kolejna, bardzo groźnie wyglądająca sytuacja miała miejsce w środę. Kilka minut po 11 na niebie nad Kościerzyną pojawił się gęsty czarny dym, wywołując niepokój wśród mieszkańców. Okazało się, że płonie dostawczy Volkswagen zaparkowany tuż przy dyspozytorach na stacji benzynowej przy ulicy Wojska Polskiego. Na miejscu szybko zjawiła się straż pożarna, dzięki czemu udało się opanować sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Pewne jest, że przy tak wysokich temperaturach, jakie odnotowujemy obecnie, ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. Pamiętajmy więc o zachowaniu ostrożności, zwłaszcza że upały często osłabiają naszą czujność. Chcesz w przyjemnym miejscu zjeść obiad? Zapraszamy do restauracji Kościerzanka w kinie Remus, oczywiście w Kościerzynie. U nas zjesz naprawdę domowy obiad i swojskie ciasto, a w każdy piątek świeże ryby. Oferujemy także catering oraz zorganizowanie imprez okolicznościowych. Telefon 500 366 398 lub 501 502 316. Fabryka mebli remontowa Prestige Furniture zaprasza do nowo otwartego salonu meblowego w Kościerzynie przy ulicy Dworcowej 39. U nas znajdziesz połączenie oryginalnego stylu z eleganckim wzornictwem i subtelną kolorystyką. W naszym asortymencie meble do salonu, jadalni, sypialni, meble młodzieżowe, tapicerowane, biurowe, a także meble hotelowe. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. To on pozwala przygotować nam ofertę na miarę potrzeb wszystkich klientów. Nasz sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od 9 do 14. Serdecznie zapraszamy. Dodatkowo zapraszamy również do skorzystania z usług naszej hurtowni płyt, czynnej w godzinach otwarcia sklepu. MM Auto to stacja kontroli pojazdów, serwis, myjnia, autohandel oraz ubezpieczenia. Świadczymy usługi w zakresie przeglądów okresowych, geometrii, elektroniki, naprawy zawieszenia, hamulców, klimatyzacji, wulkanizacji, polerowania i woskowania lakieru. Oferujemy ręczne i automatyczne mycie pojazdów. Sprzedajemy sprawdzone samochody używane. U nas kupisz najtańszą policę ubezpieczeniową. MM Auto to profesjonalna obsługa i najlepszy sprzęt. MM Auto, ulica Halera 32 w Kościerzynie, obok Tesco i Biedronki. Telefon 533 770 770. Przyjedź na przegląd, a Twoje auto umyjemy za złotówkę i wymienimy gaśnicę. www.mm-auto.pl. Czy należysz do wspólnoty mieszkaniowej? Czy administrator rozwiązuje Twoje problemy, czy raczej je tworzy? Czy wiesz, z czego wynika wysokość Twoich opłat? Jeżeli załatwianie najprostszej formalności ciągnie się w nieskończoność. Znów mówią Ci, że nie da się szybko usunąć awarii. Jeżeli masz wątpliwości, na co idą Twoje pieniądze, czemu remonty są tak drogie, to podejmij decyzję o wyborze nowego administratora. Tak jak to czynią kolejne wspólnoty w Kościerzynie, które postawiły na MM Zarządcy. Będziesz miał swobodny dostęp do całej dokumentacji. Na bieżąco rozwiążesz problemy administracyjne i techniczne. Na co dzień będziesz mógł kontrolować konto wspólnoty. Wypracowaliśmy już dla naszych klientów ponad 100 tysięcy złotych oszczędności. Nie przepłacaj za mieszkanie i remonty. Chcesz zmienić administratora, ale obawiasz się formalności z tym związanych? Dopełnimy ich za Ciebie. Umów się na bezpłatne konsultacje, a wykażemy też możliwości obniżenia kosztów. mmzarządcy.pl.
Centrum. Odpoczywaj aktywnie w głębi Kaszub. Budujesz, remontujesz dom lub mieszkanie? Szukasz materiałów w niskich cenach i wysokiej jakości? Firma Boker posiada szeroki wybór farb i lakierów oraz materiałów elektrotechnicznych najbardziej znanych polskich i zagranicznych producentów. Jesteśmy w stanie wykonać każde zlecenie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w materiały budowlane. Dysponujemy transportem na terenie całego kraju. Firma Boker. Materiały budowlane. Kościerzyna, ulica Klasztorna 27. Powiat kościerski ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż działek. Pozycja numer 1. Dwóch działek położonych w kaszubskiej wsi letniskowej Piechowice, gmina Dziemiany, o powierzchni blisko 1400 m każda. Atutem działek jest ich lokalizacja. Znajdują się one niedaleko jeziora i kompleksów leśnych. Pozycja numer 2. Nieruchomości zabudowanej o powierzchni użytkowej 1020 m2. Niska część dawnego budynku internatu powiatowego zespołu szkół nr 3 w Kościerzynie, ulica Kartuska 48, przy drodze wyjazdowej w kierunku Kartus, Lęborka, Łeby. Zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 1315 m2. Wysoka część dawnego budynku internatu powiatowego zespołu szkół nr 3 w Kościerzynie, ulica Kartuska 48, przy drodze wyjazdowej w kierunku Kartus, Lęborka i Łeby. Pozycja numer 4. Zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 159,57 m2. Budynek parterowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, położony przy ulicy Świętojańskiej 5 w samym centrum miasta Kościerzyna, w sąsiedztwie centrów handlowo-usługowych. Pozycja numer 5. Zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni użytkowej 360,38 m2. Budynek Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, położony przy ulicy Świętojańskiej 5 w samym centrum miasta Kościerzyna, w sąsiedztwie centrów handlowo-usługowych. Artysta rzeźbiarz to człowiek tworzący dzieła, które stają się elementem otoczenia człowieka. Jego rzeźby mogą mieć różne przeznaczenie, nie tylko dekoracyjne, są na przykład estetyczną formą upamiętnienia ważnych wydarzeń czy postaci. Od drugiego etapu twórczości pan Antoni zajmuje się rzeźbiarstwem sakralnym. Do najczęściej rzeźbionych postaci należy osoba Jezusa Chrystusa. Wśród jego pokaźnej kolekcji możemy również zobaczyć inne postaci świętych, między innymi świętej Katarzyny czy świętego Jana Pawła II. To jest ta Katarzyna, która tam występowała 2 metry wysoko, wyższą ode mnie, nie? I teraz ją chcę po tym... Pierwszym, czy tu ja zastosował znaczny syn, jej tam zadanie, jej tu ja buntować, to mnie nie oddali, nie. Więc ja tam gdzieś wzięli do jakiegoś zakonu i o, i to mnie za to tu dali. Tam, nie zapłacę nawet też. Te wszystkie błogosławieństwa, wszystkie inne, nie. O, tak to tu było. No i się myślę, prawie Niemiec Katarzyny, nie. To, że co zrobił? Kopia. Po to, żebym taką mał. Trzeba coś mieć, nie? O. I tu nawet, bo tu jakieś to zaproszenia były, co tu mi odebrać ten album, nie? I ten album pokazał, to nie było w środku. Po tym narobie tych kopiów rozmaitych, nie dużo tego. I tu jest całe nasze pomoże w tym albumie, nie? Tam to robi. O, tak on wyglądał. To jest las rzeźbów, nie? A moja była 2 metry, to tam, tu ona w tym miejscu stoi. Ona tu w tym kierunku, o to ona tutaj jest, tutaj bym zakreślił. O, jak dwa, ona by wyszła ode mnie. A co tu są za kolosy, nie? To teraz się zaczynajmy, tak jak to pojedynczo one się dobra. Tak one szły. O, tu jest ta moja, znowu w tym obrębie, nie? I no, nie, jeszcze dobrze, nie ma zabaj, później zabaj, trzeba nie. Tak by... różni pomysły, nie? Tak. I no, tu tak, ten album, tam gdzie ja robię te
ten pomnik tym, i ten komin i tam, nie? I ten album, że mnie dołu na go przejrzał. Mówi, panie Antku, pana najlepsza z nich wszystkich. Takie to potwierdzenie, nie? Przez co mnie nie oddali. A, no musiał pan zrobić jeszcze jedno. I co, wyłapali mnie, tu są rozmaity, nie? A tu jeszcze głowę od niebie. No, dali leci. No tyle ich tam je, nie? To wszystko co tu w tym. No i wtedy już się skończył. I wtedy już zaczął. Od tak, od tego miłosiernego tam. Patrzę na te obrazki, dorównuję i sobie tego. I tak nie wiem, i tak dalej, nie? Wtedy, żeby mnie swał, no tak. Fatina też zaczął. O, no krzyże to już tu. O, do tej figurki tam te pierwsze były. Tego Antoniego. To był to moje pierwsze, bo tamty mnie nakłonił na to. Mówi, słuchaj, Antek, mówi, ta noga, nie? Pana mu kwitkami obłożono i kabiny. Odrobił, a ty dalej dotąd, nie? Ten Antoni z boku, ten papież tamten i tak dalej. I to były moje pierwsze początki. Już w tych świętych. I ten zawsze dali, nie? O, i ten już zaczęła się tu od tych wizyty papieża. Już to powtórzę. Także tu, to był mój pierwszy. I tego, także wtedy zaczął już dalszy, nie? O, upatrzył się, co? Katarzyna, nie wiem. Tu. I teraz znowu ta Faustyna, nie? Bo, a teraz, żebym no, słuchał o niej, jak ona miała życiorys cały. I tu mnie zdjęcia poddawali, nie rozmaiti. Jak ona była, co ona była, bo ona nie ma, miotali od zakupu do zakupu, nie chcieli przejmować. I w końcu się Chrystus pojawił i tego, i od razu się stała świętą. Ale na telewizji słuchał ostatnio, to ona bardzo cierpiała jeszcze przy końcu życia, nie? No i teraz do tego. Ten tu mnie już wyszedł całkowicie. No może tam są jakieś odchylenia, zawsze się, bo to jest zawsze drewno i tak się mówi, nie? Ale weźmy tak na przykład zdjęcie. To trzeba tak się wpatrzyć, się dobrze. A druga sprawa jest u mnie kłopot. Ten nie dowidział. Okulary jakie powiększone, dzień jest całkowicie inny. I tu na papierze można promienie rozwalać, nie? Ale tu żyjemy tak się po swoim układu, nie? Że one też są. Wszystko je. I tu ta ręka to błogosławieństwo. I gdzie on patrzy, jak prawie te oczy się kierują, to wymalowanie. Trudna sprawa. Trudno. Nie jestem malarzem. Albo tu ta Faustyna też, jej tak dać. I ta twarz, kolor twarzy skóry. Dopasiwać, myśleć. I wszystko się dało zrobić. Także mnie to, co się nasunie, to już muszę to robić. I teraz z nimi żyję sobie, na przykład bez tych sąd, to że z nimi pogodą, oni ze mną. Teraz tylko jeszcze chcę dokopiować tego Wiszyńskiego, prymasa. Szukam zdjęcia, tu mi mieli zdjęcia dani, pokażę, ale to nie jest tak dla mnie, bo to można się bawić, ale nie w drzewie, nie? By tu mieli dziecko się mnie dali. Bo szukam tam, bo jego twarz leczyć, jego zarys, nie? I tego tu jest tylko głowa. No weźmy tu taki w drzewie, tu tych ornamentów, to nie, taki prosty, nie? By chciał takiego wiecie sprostować, no może gdzieś znajdę, nie? A głównie uchwycić jego twarz, jego zarys. Ta wymowa. Dwupunktowość, to jest głównie. A tam te resztę można tam jakoś w szatę zawinąć, nie? Bo różnie, oni różnie sobie mają do... O, tu już nie inaczej też. No tak. Tu były ręce założone i tak dalej. I ciepiec. I tego teraz szukam, nie? To będzie moje. A tu nie mają go i na robię kopii, bo tu... To tu wszystko... Ale to nigdy tak nie widzę, gdzie zdjęcia jak naturalnie. Nie? Bo tu to jaki biel tego, nie? A jak to naturalnie, to naturalnie. To zależy, jakie zdjęcia są. Ten tu tak trochę je, ale gdzieś już inaczej patrzy, nie? Tak to wygląda. Moje życie, nie? Teraz, w tej chwili. Teraz ja tam rzeźbię na tego papieża, tamto hipodromę i tak dalej, nie? I w końcu, żeby papieża sobie zrobić, szucy zrobił o tamtego płasku, w ta figurka. O tamtego. Jemu kopia z tego. Tam, gdzie mówię, gdzie ten w tej figurze, tego przód, nie? I wtedy, żeby mieć u siebie,
tu rozmaite zdjęcia szukał, nie? I był prawie takie zdjęcie, jak tu się patrzy, nie? To u góra, ta laska trzyma. Mógłby być trochę wyższy, ale wtedy by ta laska była za wysoko. To tak musiał proporcjonalnie wszystko wymyślić, żeby to wszystko się pobudowało. I mu swoja wymowa wtedy. I tak dalej. Nie? I też go. Ta głowa nie wiem, co je ale ta już jest z innego obrazku wzięty. I tak często. Tak, ta ranka mu i tu ta laska. A to wszystko tak u nie? Tutaj, to jest moja robota. Tam te szaty i tak dalej. No i jego całkiem. Żeby tak, jak on byłby i uszy, żeby miał, nie? Siwi włosy. I siwi włosy, jak to. Tam ją muszą ale farby szukać. Zrobił, one jeszcze nie są siwi. One są, żeby te moje bym nie wzął i przekuli ją, nie? Żeby był siwi, nie? Musi mieć siwi. Ma czerwone buty nawet. No, bo papież takie miał. Miał takie wszystko. I to drewno, też ciekawa sprawa. Tam tarczówka. I tam rozmaitych lipów, bo drzewa mam dużo jeszcze do zmienia i nie dorobia. No i tu mam wtedy, od ministra, to minister był Żigulski w tych latach. Już mi dał jedno, tu jest następny też. I z tego mogę w wszystkich muzeach bezpłatnie, nie? Wszędzie my bezpłatnie z tego czerpać. A kto pana nauczył rzeźbić? Sam. I teraz co do dalszego, że ten był wnuka, bardzo już nowoczesny człowiek, komputer, a ja z tym sprawę nie mam już nic do czynienia z komputerem. To mnie to w ogóle odpadnie. I to lat to mówię, no colówki, nieco winkle, nie winkle, a tu nic nie pomoże, żadnym winkiem. Teraz na panią patrzę i teraz bym widzę panią, nie? I szukać z obrazka, nie? Jaki jest ten fałd? Jak każdy milimetr wypukle wargi, weźmy tutaj, jak tutaj on mu taki ten, i trochę on wyżył już on i trochę go zrobił, jak on tak jakby trochę wesoły, nie? Uśmiech jadł i to na ten, nie? O. Wiemy już, jak wyglądało rozpoczęcie oraz pierwsza połowa starcia pomiędzy drużyną WKS Gryf Wejherowo a Legionowia Legionowo. A teraz zobaczmy, jak przebiegała druga połowa. Zdradzę tylko, że nie zabraknie w niej niesamowitych emocji. Jest pan komentatorem dzisiejszego meczu. Jak ocenia pan pracę naszych zawodników? Szczerze mówiąc, ewidentnie widać, że no, to już jest inny poziom, inna liga. To już jest druga liga, to już nie jest trzecia liga, kiedy to Gryfici ewidentnie prowadzili na boisku. Tutaj naprawdę nie będą mieli łatwo, także tutaj naprawdę będą musieli włożyć sporo zdrowia, sporo sił do tego, aby uzyskiwać pozytywne rezultaty. A jak przebiegła nasza pierwsza połowa? Dla naszej drużyny. Możemy cieszyć się z tego, że gramy z przewagą jednego zawodnika, ponieważ tutaj bramkarz drużyny Legionowa uzyskał czerwoną kartkę w 22 minucie, więc gramy z przewagą jednego zawodnika. Możemy mieć tylko nadzieję na to, aby w tej drugiej połowie drużyna Gryfa to wykorzystała, tak? I aby tą inaugurację tej drugiej ligi wykorzystała w pozytywny sposób w postaci zwycięstwa. Mamy na to grubą szansę, mamy na to dużą szansę, ponieważ gramy z przewagą jednego zawodnika. Na inaugurację to jest no, fantastyczna sytuacja tego, ale naprawdę nie będzie łatwo, ponieważ tutaj Legionowa ewidentnie tutaj walczy naprawdę jak lew. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu. Jakie tam emocje? No, emocje są duże, tak jak widać. Czerwona kartka dla przeciwnika, gramy jednego więcej, także myślę, że w drugiej połowie musimy ruszyć na Legionowie i zdobyć tą upragnioną bramkę, która ma nam 3 punkty. Jak ocenia pan pracę z kolegami w tym momencie, w tym meczu? Znaczy, widać, że ciężko pracują i zależy im na tym, żeby jak najlepszy wynik tutaj osiągnąć przed własną publicznością. Dlatego mówię, że jest jeszcze 45 minut i będziemy robili wszystko, żeby ten mecz wygrać. No nie jest najgorzej, tak? Mamy przewagę jednego zawodnika, są sytuacje cały czas jakieś, tylko czekamy na bramki dla naszego Gryfa. A jak ocenia pracę? No widać, że przyszło sporo nowych zawodników, są potrzebne jeszcze czas, jest potrzebny, żeby się zgrali i tak dalej, ale myślę, że z upływem czasu wszystko coraz lepiej będzie wyglądać. Na pewno nie jest źle, no. Jesteśmy
po pierwszej połowie meczu? Jak emocje? Maksimum. Naprawdę emocje są. Widać spięcie, zdenerwowanie tutaj zawodników. W końcu jest to pierwszy mecz w drugiej lidze. I spięcie zawodnicy, ale myślę, że w drugiej połowie trener pomyśli, coś tam zmieni. A jak ocenia pan dotychczasową pracę naszych zawodników? Są zbyt bardzo spięci, bronią się i atakują. Także gra mi się wydaje, że jest równorzędna. No widać, że to zderzenie z drugą ligą jest na pewno cięższe niż się spodziewaliśmy. Druga liga zdecydowanie jest teraz na wyższym poziomie niż jak byliśmy 2 lata temu. Pierwsza połowa, mimo tego, że Legionowie od którejś tam od chyba bodajże 15 minuty gra w 10, dalej stwarza sobie sytuacje podbramkowe. No i nie układa to się na pewno po naszej myśli. A jakie rady dałby pan swoim kolegom na drugą połowę tego meczu? Oj, ciężko jakieś rady dać. Widać, że starają się, robią co mogą, zostawiają pełno serducha i pełno potu na boisku. Także no, trzymam po prostu kciuki za drugie 45 minut. Wygraliśmy 1-0. Co pan sądzi o tej drugiej połowie meczu?
no diametralnie inna od tej pierwszej połowy. Też widać, że Legionowia troszkę siadła, troszkę im tempo siadło. W 10 musieli dwa razy więcej biegać. My w tym momencie chwyciliśmy wiatr żagle, przeprowadziliśmy parę dobrych sytuacji. Przede wszystkim ta akcja bramkowa, gdzie wzięło w niej udział trójka naszych nowych zawodników. Młody Klimczak i dwójka napastników Czechowski, Kuzimski. Ten ostatni wykończył. Świetna sprawa, Wzgórze się bawi, Wzgórze jest radosne. Wygraliśmy i zwycięzców się nie ocenia, tak bym tutaj powiedział, bo zostawiliśmy dużo zdrowia. Może mecz nie był jakimś tutaj wielkim widowiskiem, ale myślę, że emocji trochę było. Wygraliśmy, taki był nasz cel. Myślę, że z meczu na mecz będziemy się rozkręcać i potrzebujemy trochę czasu na zgranie. Jest dużo nowych chłopaków. Też druga liga jest trochę inna od trzeciej, dlatego dobrze zaczęliśmy i myślę, że tylko to nam może pomóc. Pierwszy mecz w drugiej lidze na pewno, znaczy w ogóle pierwsze mecze będą bardzo ciężkie. Musimy się przyzwyczaić do nowych realii. Mamy dużo młodych zawodników, którzy jeszcze nie grali na tym poziomie rozgrywkowym. Jak widać, mecz był szalony. Były poprzeczki, słupki, karne, czerwone kartki. Było wszystko, czego kibic może chcieć na meczu piłkarskim, więc myślę, że kibice będą zadowoleni. Wynik dla nas jest pozytywny. No, najważniejsze. Mecz wygrany. Jak pan ocenia tą drugą połowę? Była lepsza od pierwszej? Była lepsza, powiedzmy częściej. No, powiedzmy jakieś 20 minut graliśmy stabilnie, gra się zaczęła rozwijać, ale przeciwnik, powiedzmy, dobrej klasy, także było bardzo ciężko i trzeba było cały czas męczyć to. A jak emocje na meczu i teraz już po meczu? Niesamowite. Strzelił pan bramkę, jedyną bramkę dla całego zespołu. Jak się pan czuje? No bardzo fajnie, cieszę się, że strzeliłem bramkę, tym bardziej, gdzie przyszedłem jako nowy. Drużyna pracowała na tą bramkę na pewno, no i wyszło tak, jak powinno, nie? A jak pan ocenia pracę i współpracę swoich kolegów na murawie? Pomagali sobie wszyscy nawzajem? Tak, to zawsze tak wygląda. Po prostu widać, że fajna drużyna się buduje i będzie na pewno z tego dobry pożytek. Kolejny mecz w Połobrzegu. Jakieś rady dla wszystkich swoich kolegów? Na pewno jedziemy po zwycięstwo. Chłopaki, jesteście tutaj chyba najmocniejszymi kibicami, co? Tak. Jak wam się podobał mecz dzisiejszy? Bardzo. Bardzo. Bardzo fajny był. Macie jakiegoś swojego faworyta w drużynie? Ja mam Przemka. Ja też mam. No, Przemek też kolega to jest. Przemek to jest wasz kolega. Podobał się wam mecz? Tak. Jedziecie na kolejny? Tak. Do Kołobrzegu? Tak. To widzimy się w Kołobrzegu. No. Piąteczka. Jesteśmy po emocjonującym meczu Gryfa-Wejherowo. Był to pierwszy mecz tego sezonu. Wygraliśmy z drużyną z Legionowa. Mecz był bardzo emocjonujący, nerwowy. Chłopaki świetnie sobie poradzili i oczywiście wygrali. W taką pogodę wycieczka nad jezioro to wręcz obowiązek. Przypomnijmy tylko kilka zasad o tym, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Latem często wypoczywamy nad wodą, a jeżeli chodzi o województwo pomorskie, szczególnie Kaszuby, to tych akwenów wodnych nie brakuje. Jakie są takie prawidłowe zasady bezpiecznego wypoczywania nad wodą? Warto pamiętać, jeżeli jedziemy gdzieś nad kąpielisko, żeby to było kąpielisko strzeżone, czyli jest na nim ratownik, który dba o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających nad wodą osób, turystów. Także o tym powinniśmy pamiętać i korzystać z wody wtedy, kiedy jest podniesiona oczywiście biała flaga. Jeżeli jest czerwona, nie wchodzimy do wody, takiej zasady powinniśmy się trzymać. Druga zasada, dzieci nie powinny być w wodzie same, powinny być zawsze z rodzicami. Opiekun powinien być tuż obok, jeżeli dziecko się przewróci, zachłyśnie wodą, będzie nagła jakiś uskok w wodzie, że to dziecko straci równowagę, może się naprawdę zachłysnąć poważnie. Ten rodzic musi być obok, żeby pomóc. Jeżeli nie będzie rodzica, może dojść do tragedii, więc pamiętajmy, aby zawsze z dzieckiem być w wodzie, niezależnie od głębokości. A jeżeli chodzi o trochę starsze grupy, które razem wypoczywają na plaży, no i niestety spożywają na przykład jakieś środki zakazane.
No, pamiętajmy, że po alkoholu czy innych substancjach, tym bardziej już tej odurzających, które w ogóle są zabronione i są, ich posiadanie jest też zabronione i jest karane, absolutnie nie powinno się w takim stanie wchodzić do wody. Wtedy też zwiększa się ryzyko utonięcia, wręcz tutaj osobom wydaje się, że są bardziej sprawne i szybsze, a to jest oczywiście odwrotna sytuacja, bo mają spowolnioną motorykę, reakcję na daną sytuację, także absolutnie nie wchodzimy wtedy do wody i też w miejscach publicznych alkoholu nie wolno spożywać, więc o tym też należy pamiętać. Bezpieczny wypoczynek nad wodą to również wypoczynek w miłej atmosferze, a to też zależy od nas, czy dbamy o nasze pobliskie otoczenie, prawda? Dokładnie tak. Pamiętajmy, że zaśmiecanie miejsc publicznych jest absolutnie zabronione, jest karane grzywną, która może wynosić nawet do 500 zł. Jeżeli oczywiście ktoś nie przyjmie mandatu, wtedy grozi nam oczywiście konsekwencja kolejna, czyli skierowanie sprawy do sądu i sąd może nałożyć karę nawet wyższą. Także pamiętajmy, że odpowiadamy za swoje otoczenie, za to, co robimy. Nie zostawiajmy tych śmieci na plaży, one same też nie znikną. Je po prostu trzeba zabrać, wyrzucić w odpowiednie wskazane miejsce do kosza na śmieci. Tak samo, jeżeli jesteśmy na plaży ze swoim pupilem. Oczywiście pies nie powinien biegać po plaży. Jest to niehigieniczne dla osób wypoczywających. Psy to zwierzęta, które potrzebują załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i często właśnie dzieje się to przy dzieciach, które obok siedzą na kocyku, bawią się w piasku, a piesek niestety zabrudza tutaj to otoczenie. Absolutnie z takim psem nie powinniśmy wchodzić na plażę, gdyż to na pewno jest szkodliwe dla innych, zwłaszcza dla dzieci. To już koniec tego odcinka Przystanku Wakacje. Do zobaczenia więc w kolejnym programie, a być może też na Kościerskim Rynku, gdzie jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam.